Kiedyś byłam szczęśliwa, kiedy był za mną już horror gimnazjum i wszystko zaczynało się układać. Byłam pełna energii. Miałam zainteresowania, przyjaciół. Dobrze się uczyłam. Pomagałam innym. I czułam, że życie ma sens. Ale później poszłam na sinologię. Zaczęło się niewinnie, od jednej kreski. Pierwszej kreski w znaku Ło. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale już w tamtym momencie nie było odwrotu. Pułapka sinologii zatrzaskuje się błyskawicznie. Właściwie nie miałam szans tego zobaczyć, bo przecież nie tylko ja pisałam znaki. Musiało być w porządku, skoro wszyscy to robili, prawda? Jak tam? Jakie znaki się piszesz? Tradycyjne Ło. Wow, super. Ej, a próbowałaś pisać to tradycyjne Tiu? To jest dopiero niezły dower. Mówisz, co muszę spróbować. Spróbuj. Też spróbuję. Z początku wystarczało nam zwykłe pisanie znaków. Ale wkrótce pojawiło się coś nowego. Fiszki. Niektórzy eksperymentowali tu i ówdzie z papierowymi fiszkami. Ale prawdziwy szał zaczął się, gdy Anka poleciła nam aplikację Anki. To znaczy, dziewczyna nie nazywała się Anka. Tak ją nazywaliśmy, bo Anki brzmi jak... Rozumiecie, prawda? Takie sinologiczne poczucie humoru. W każdym razie. Skończyło się tak, że siedzieliśmy w komórkach z otwartymi pleko i janki i pisaliśmy znaki. Ale elektroniczne fiszki to jednak nie było to samo. Nie dawały takiego autentycznego przeżycia. Dlatego zaczęłam robić papierowe fiszki w większej ilości, żeby starczyło dla innych. Byli tak spragnieni tego niepowtarzalnego dreszczu korzystania z papieru, że gotowi byli płacić spore pieniądze. Znowu czułam się kimś. Ludzie mnie potrzebowali, a ja miałam nad nimi władzę. Wkrótce miałam nawet własny gang, zajmujący się rozprowadzaniem towaru. Byłam ja, to znaczy Lucyna, i moich dwoje tomczy, Anka i Nabuchodonozor. Siedzieliśmy w sali numer 3, tołując się, co zrobić z popołudniem. W sali numer 3 mieliśmy fiszki z bambusa, z podręcznika taweńskiego i ze słówek dodatkowych z bambusa. Słowa dodatkowe bardzo cię frustrują i dobrze nastrajają do starej, dobrej ultrasinologii. Ale i to nie trwało długo.
zatkano mnie i pobito. Ci moi fałszywi tongdzy nie pomogli. Załamałam się. Pisałam znaki całymi nocami. Nie wychodziłam z domu. Nie chodziłam nawet na zajęcia z chińskiego. Myślałam, że to koniec. W takim stanie znalazła mnie współlokatorka. Lucyna? Lucyna, wszystko w porządku? To był koniec, ale koniec mojego potwornego przeżycia z sinologią. Ja przetrwałam, nie dałam się. Od 4 miesięcy nie napisałam ani jednego znaku. Jesteśmy z ciebie dumni, Lucyno. Jesteś inspiracją dla nas wszystkich.